Ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby w Poznańskim Urzędzie Stanu Cywilnego było sporządzone ponad 1000 aktów zgonu w skali jednego miesiąca. Tak było w listopadzie, gdy zmarły 1034 osoby. To prawie dwa razy tyle, co przed rokiem. W grudniu było podobnie. Wystawiono 400 aktów zgonu więcej niż w 2019 roku. No, niestety jest to niechlubna statystyka. Bo w całym 2020 roku w Poznaniu zmarło ponad 1700 osób więcej niż w 2019. Liczba wystawionych aktów zgonu na koniec roku wyniosła prawie 9 tysięcy. Czas oczekiwania na pogrzeb wynosi na cmentarzach komunalnych ponad tydzień i to jest coś, co musimy zmienić. To kolejna wypowiedź z listopada. Tu także niewiele się zmieniło. Ze względu na dużą liczbę zgonów nie maleje zainteresowanie usługami pogrzebowymi. Co więcej, na pochówek czeka się teraz prawie 2 tygodnie. W przypadku cmentarza Junikowskiego wolne terminy są dopiero gdzieś około 20 stycznia, w przypadku cmentarza na Miłostowie około 18 stycznia. Władze miasta zezwoliły nawet na pochówki w soboty. Jednak to nie zmniejszyło kolejek do zakładów pogrzebowych. Wcześniej pogrzeb odbywał się najczęściej po 4-5 dniach. Początkowy okres pandemii, czyli ten marzec, kwiecień, no to nie było tutaj takiego specjalnego wzrostu liczby sporządzanych aktów zgonu. Tych zgonów typowo covidowych było zdecydowanie mniej. A taka dynamika faktycznie rozpoczęła się w październiku. Rzeczywiście, na początku listopada informowaliśmy o kolejnych rekordowych liczbach zakażeń koronawirusem. Dzień po dniu przybywało wtedy ponad 27 tysięcy chorych. Wiele osób alarmowało, że utrudniony jest dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, co może mieć wpływ na tragiczną statystykę zgonów. To trwa bardzo długo, nie można się dostać do rodzinnego lekarza. Pomóc zmniejszyć liczbę zgonów może szczepionka, która jest już rozprowadzana w Polsce i na świecie. Aktualnie szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia. Wkrótce na swoją kolej doczekają się seniorzy, nauczyciele, wojskowi i pensjonariusze domów pomocy społecznej. W pierwszym etapie po 15 stycznia. A dopiero w drugim urzędnicy osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi, czy te wymagające regularnego kontaktu z medykami, na przykład podczas leczenia. Zapisy internetowe przez platformę elektroniczną, gdzie można się zapisać, bądź przez infolinię. W tym roku do 8 stycznia w Poznańskim Urzędzie Stanu Cywilnego wystawiono już ponad 260 aktów zgonu. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.